Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w gościnnych progach hotelu Mercury w Częstochowie. Ze mną jest jeden z mechaników Leona Madsena, Michał Jańczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Witam wszystkich. Na ogół pracują w kuluarach, na ogół gdzieś tam można ich zobaczyć w trakcie transmisji telewizyjnych, ale oczywiście nie rzucają się w cień, oni są od tej czarnej roboty, ale czasami warto z nimi porozmawiać, żeby dowiedzieć się właśnie, jak wygląda ich praca, bo wielu kibiców wciąż nie ma świadomości właśnie, z czym je się tak naprawdę ta rola mechanika żużlowego, i to jest doskonała okazja, żeby właśnie porozmawiać z Michałem o tym, jak wygląda taki dzień meczowy tak naprawdę w wykonaniu mechanika żużlowego. To na początku moje takie pierwsze pytanie, ponieważ w tym sezonie była groźba, że ma być tylko jeden mechanik na zawodach przez cały sezon. Tak z Twojej perspektywy, gdyby tak było, no to jak trudne byłoby to dla Ciebie zadanie? Już miałem okazję pracować jakiś czas z Leonem sam. Pracuję w końcu, było nie było z Leonem już prawie 10 lat. Więc mogę powiedzieć, że ja tego się nie bałem, żeby pracować samemu, ale zawsze wiadomo, jest dużo lepiej z kimś pracować, mieć kogoś do pomocy. No bo nie jest człowiek w stanie dopilnować wszystkiego tak naprawdę, no bo nie ma tego czasu, tym bardziej, że wszystkie mecze są na żywo i ta telewizja nas goni. I no tak jak wielu właśnie chłopaków mówiło, że chodzi bardziej tu o bezpieczeństwo. Czasem można pewne rzeczy po prostu przeoczyć, nie zauważyć, bo no, nie da się mieć oczu dookoła głowy. Tym bardziej, że tego czasu właśnie, jak mówiłem, jest bardzo mało. Sam Leon Madsen powiedział, że PG Ekstraliga to jest tak wymagająca liga, mówimy, że najlepsza liga na świecie, że no, dwóch mechaników to jest absolutne, to jest coś obligatoryjnego, że jeden mechanik to jest zdecydowanie za mało. No jest za mało, no tak jak właśnie powiedziałem, no tu chodzi o przede wszystkim o bezpieczeństwo zawodników, bo to sam jako jeden mechanik sobie poradzi, tak? Tylko chodzi o właśnie bezpieczeństwo. No, to są takie motorki, które wiadomo nie są jakby seryjne i różne rzeczy mogą się przydarzyć, które mają wpływ na bezpieczeństwo zawodnika. A jeden z mechanik czasem może mieć problem coś wychwycić po prostu, jeśli coś ulegnie uszkodzeniu, na przykład czy pęknięciu. I z tym może właśnie być największy problem. Byłby największy problem, no, tak naprawdę. No, na szczęście mamy dwóch mechaników, więc ta praca jest na pewno trochę lżejsza. No dobrze, to zanim zapytam Cię tak już stricte o to, jak to wygląda, jeśli chodzi o pracę mechanika żużlowego, no to takie pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, to jak to się stało, że w ogóle zostałeś mechanikiem żużlowym i że trafiłeś do teamu Leona Madsena? Kiedyś jeździłem na żużlu, miałem przygodę we Wrocławiu, zaczynałem, więc to jest mój macierzysty klub. I zostałem ściągnięty w 2010 roku do klubu właśnie, do Leona. No i tak się właśnie z Leonem już bawię od Wrocławia. Czyli no, można powiedzieć, że Leona znasz już no, jak własną kieszeń, rozumie. Jak już kiedyś, to kiedyś ja tak powiedziałem i on też tak powiedział w sumie. Jesteśmy jak stare małżeństwo, czasem nie musimy rozmawiać. No. Ale to jest właśnie w teamie, to jest myślę, że fajne, bo wiadomo jak jest na meczu żużlowym, że czasami ułamki sekund decydują, że trzeba coś zmienić, tak. Jest tam zegar dwóch minut włączony, tu jeszcze jakieś korekty, a wystarczy, że na siebie spojrzycie i już wiecie o co chodzi. No, bo dwa słowa zamienimy dosłownie i wiadomo o co chodzi. Robimy bo jeszcze w waszym teamie jest Przemek Kapalski, tak? On dołączył w którym roku? W 2017, tak. 2000. Przemka wziąłem w 2017 roku. Czyli no, też już jest trochę czasu. Taki widać zresztą, jak tak obserwuję te właśnie te transmisje, to widać, że jesteście takim zgranym teamem, że to już. Tak, no, my jesteśmy bardzo zadowoleni. Z Przemka jesteśmy też bardzo zadowoleni, że byliśmy takie osoby właśnie. Mało konfliktowy, to różnie z mechanikami bywa. Nam pasuje układ jaki jest i już. Różne anegdoty krążą, jeśli chodzi o relacje zawodników z mechanikami. Tak jak się mówiło, że Jason Kram na przykład swoich mechaników też różnie traktował. A bo to adrenalina robi swoje też, wiadomo. No ja z Leonem, no nie mam żadnych problemów z Leonem, bo z Leonem mam tak, że on sobie przyjeżdża na zawody tak naprawdę na gotowe, o niczym nie musi myśleć. Wszystko jest tak naprawdę na mojej głowie, jeśli chodzi o przygotowanie sprzętu i takie rzeczy. No, tylko przyjechać, siąść, zrobić swoje i wszystko.
bo no wiem, jacy są żużlowcy. Są tacy, którzy lubią ingerować, tak jak na przykład Tomek Golub, który sam był tak naprawdę mechanikiem dla siebie, ale na przykład Tony Rickardson już siedział sobie w fotelu i zostawiał wszystko mechanikom, oni mieli robić. No i u nas jest dosłownie tak samo. Leon nie ingeruje w to, ma pełne zaufanie do mnie, wie, że to, co ja zrobię, będzie dobre. I tak to u nas funkcjonuje. No sam zresztą kiedyś powiedział, że jego idolem jest Tony Rickardson, więc to chyba bierze właśnie z niego przykład. Kiedyś też powiedział, że on nie chciałby być swoim szefem. Nie wiem, dlaczego tak mówi. No właśnie, ja myślę, że trochę wiesz, może zdradzić. No po prostu powiedział, dodał, że taki argument podstawowy, że jest bardzo trochę surowy i taki bardzo wymagający, że on jest takim, chce być profesjonalistą w 100%. No tak, oczywiście. Tylko mi to w ogóle nie przeszkadza, ja też taki chcę być, jak on dokładnie. I co? Ja wiem, czego on oczekuje, ja mu daję wszystko to, czego on oczekuje, tak więc nie mamy żadnych konfliktów, problemów, ani nic takiego. Tak sobie patrzysz na te osiągnięcia Leona, to na pewno masz ty i Przemek dużą satysfakcję z tego, bo wiemy, że Leon Macyn jeszcze kilka lat temu był solidnym ligowcem. Teraz jest absolutna czołówka Grand Prix, człowiek, który może za chwilę zostać też mistrzem świata. To też daje wam mechanikom satysfakcję, no bo to znaczy, że wy też wykonujecie kawał dobrej roboty. No tak, ja zawsze inaczej. Jestem taki, że nie lubię przegrywać. Naprawdę. I czasem ja się bardziej denerwuję, jak Leon przegra na przykład, czy nawet przyjedzie drugi. Bardziej się denerwuję niż on. No, ja chcę wygrywać po prostu. A to jest, spodziewałeś się w ogóle, że on tak wystrzeli? No bo jednak ten skok jakościowy, jaki zrobił po przejściu do włókniarza, no mało kto się spodziewał, że aż tak. Ja wiedziałem, że tak będzie. Bo po prostu nam brakowało tak naprawdę wcześniej kropki nad i, jak ja to mówiłem, w postaci silników. To znaczy wcześniej może nie mieliśmy złych silników, tylko po prostu w żużlu jest bardzo ważna powtarzalność, jeśli chodzi właśnie o silniki przede wszystkim. Teraz to mamy i dlatego jest dobrze. No i druga sprawa, najważniejsza, że on jest naprawdę w formie od 2017 roku i cały czas jego forma wzyskuje. Jeździ zupełnie inaczej, bardzo mądrze jeździ, zresztą przeczekać potrafi teraz sobie i dopiero atakować, tak więc tu jest właśnie największy plus tego wszystkiego, że Leon jeździ inaczej już, jeździ bardzo mądrze, jest dojrzałym zawodnikiem, wie czego chce, tak więc musi tak być, nie inaczej. A to jest tak, że wy w trakcie meczu na przykład rozmawiacie stricte tylko o sprzęcie, czy na przykład też dyskutujecie o tym, że o tu pojechałeś, tak mogłeś pojechać po szerokiej? Tak, bo no, ja z parku naszym więcej widzę niż on, tak? On czasem po prostu zjedzie z biegu i nie wiem tak naprawdę gdzie, jak w którym momencie pojechał. I zawsze rozmawiamy, co można poprawić, jak lepiej pojechać w łuku, czy z wyjścia z łuku, czy wejście w łuku jakoś. No tak, zawsze rozmawiamy na takie tematy też, oczywiście. A zastanawiałeś się, kim byłbyś, gdybyś nie był mechanikiem? Miałeś takie myśli? Gdybyś w ogóle nie był związany z żużlem? No, wcześniej pracowałem jako przedstawiciel handlowy w dużej korporacji międzynarodowej. No to chyba pomaga, myślę. Nie wiem, czy pomaga akurat ci przy byciu mechanikiem, ale tak, na pewnego dnia sobie wymyśliłem, że wrócę sobie do żużlu po prostu. Wiesz, no mechanik w dzisiejszych czasach to jest coś więcej niż mechanik. To też jest tak, jak przed chwilą powiedziałeś, mentor, jakiś menadżer, coś, kto obserwuje z boku to wszystko, co się dzieje. Sam Leon nie jest w stanie wszystkiego zauważyć. A ty jakby obserwujesz to wszystko dookoła i to nie jest tak tylko, że ty jesteś od zębatek, od zapłonu, od gaźnika, ale też właśnie od tych innych. Ja mam relację troszkę inną z Leonem po tych latach. Ja mam naprawdę dużo na głowie. No, ale Leon też myślę, że jest z tego zadowolony, bo on jest odciążony od wszystkiego. To jest dla niego bardzo duży komfort psychiczny. No ale to wiadomo, musi być zaufanie w tym wszystkim, tak? Bo tak naprawdę ja składam motory do sezonu, nigdy tak naprawdę nie pytam się Leona, jak ja mam to zrobić, jak mam nie zrobić. Składam motorki i tak naprawdę przyjeżdżę na pierwszy trening przed sezonem i dopiero widzi motory. Tak więc tak to u nas właśnie wygląda, tak więc ma pełne zaufanie do mnie. Wie, że jeśli coś zrobię, to robię to w dobrej wierze, tak? Żeby mu pasowało.
póki co na szczęście tak się to kręci, że jest dobrze. Kwestie logistyczne, takie rzeczy jak zakwaterowania, droga z punktu A do punktu B, to też masz wszystko na głowie? No to zależy. Jak jest, na przykład jechaliśmy w zeszłym roku do Cardiff na Grand Prix, to sobie sam już zorganizowałem właśnie transport drugich motorów tak naprawdę do Zielonej Góry, bo nie wiedzieliśmy, czy zdążymy, czy nie. Tak więc ja nie jechałem z Cardiff, tylko po prostu leciałem z Radkiem i z Leonem do Zielonej Góry, a Przemek tam jest jednym z naszych sponsorów, którego pozdrawiam, Kamila. Jechali do Zielonej Góry, w sumie dojechali na mecz, no ale ja już byłem przynajmniej spokojny i Leon także, że mamy już wszystko na miejscu gotowe przynajmniej. Mhm. A tak wiadomo też zawsze po Grand Prix, czy no po jakichkolwiek innych zawodach trzeba te motory jeszcze przygotować do zawodów. No a tutaj był ten spokój, że mieliśmy już wszystko przygotowane i mieliśmy spokojną głowę. Grand Prix, no właśnie, czy to był taki skok no, jakościowy na pewno, ale pod względem właśnie takim organizacyjnym to było duże wyzwanie dla Was, czy jednak ogarnęliście to? No, bo Leon wiadomo, że też jeździł wcześniej w SEC, więc te podróże mieliście ogarnięte, czy jednak... SEC to nie jest Grand Prix. Grand Prix, jeśli chodzi o organizację przede wszystkim, to jest inny świat. A dla nas, tak mówiąc szczerze, Grand Prix, jak każde inne zawody, tak trochę do tego podchodzimy. No, na maksa oczywiście. Nieważne, czy to jest Liga, czy SEC, czy Grand Prix, wszystkie jednakowo zawody traktujemy. No tylko właśnie na Grand Prix specjalnie sobie jeszcze właśnie wymyśliłem Radka. Radek Jesz, tak? Tak. No chciałem, żeby on robił na Grand Prix te rzeczy, które ja dotychczas robiłem, żebym mógł poświęcić więcej czasu na Leona właśnie i na to, jak się tor zachowuje w czasie zawodów. No i to procentowałem. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. I czy jest jakiś limit mechaników, który musi być? Nie mówię teraz, jak jest pandemia, ale tak ogólnie. Czy że na przykład jeden żużlowiec może mieć w teamie na przykład 4, 5, 6 mechaników? Czy są jakieś restrykcje z BSI na przykład? No, powiem ci, że nie wiem. No właśnie się mało kto nad tym zastanawiał. Nie wiem, nigdy w to nie wnikałem. No, nas było 3 w zeszłym roku. Bo ty na przykład często mówimy, że żużel idzie w kierunku Formuły 1, tylko że żużlowcy, wiadomo, mają te teamy takie kompaktowe, żeby to tak się wyrażę, czyli maksymalnie 3 mechaników, bo nie spotkałem się z żużlowcem, nie wiem, może ty... No bo już 3 tak naprawdę to jest taka optymalna ilość. Już przy 4 to już powiedziałem, że... Robi się tłok? Tłok, zamieszanie i to już by na zdrowie raczej nie wyszło. Mhm. No właśnie, bo tak się zastanawiałem teraz przez chwilę, czy jest jakiś żużlowiec, który... miał w teamie powiedzmy właśnie 4-5 mechaników, ale nie pamiętam takiej też sytuacji. Może tutaj Państwo, jak będziecie oglądać nasz wywiad, to gdzieś tam w komentarzach napiszecie, bo to jest w sumie ciekawe. Mało kto ten temat porusza właśnie. Ilu mechaników może być maksymalnie w teamie żużlowca? No dobrze, była taka sytuacja, że na przykład Leon Madsen gdzieś tam, też Duńczyk. Kojarzy nam się, że na przykład Nicky Petersen, często widzimy obrazki w telewizji, już widzę, że się śmieje. Nie, no zdarza się. Rzucał narzędziami, demolował. O co ci chodzi, ale... Mhm. No tak. Kamera nie wszystko widzi. Nie, no czasem zdarzy się, że on podniesie głos, tak, krzyknie. No ale to nie... To jest adrenalina, może tak. Tylko, że ja wiem, że okej, on sobie tam krzyknie i... Ja jednym uchem wpuszczam, drugim od razu wypuszczam, jakby tego nie było i wszystko. No tak mamy zresztą ustalone, że czasem jak on mu się zdarzy, że nawet krzyknie, no to mam na to nawet nie zwracać uwagi. A widzisz na przykład z boku Nickiego Petersena, jego team, to co myślisz, kurde, dobrze, że ja nie jestem w jego teamie, czy nie macie? Wiesz, że kiedyś mogłem być. Tak? Mogłeś być? No to mów. Ale nie chciałem, podziękowałem. Ale to miałeś od niego propozycję? Tak. A który to był rok? 2013. Po sezonie 2013. Byłeś już u Leona, tak? Leon był wtedy gdzie? W Tarnowie? Czy to był? Tak, wtedy byliśmy w Tarnowie i 2014 w Gdańsku. No. I była propozycja? Ale podziękowałem. Tak? No, pieniądze to nie wszystko. No to teraz możesz powiedzieć, co zaważyło, że zostałeś taka lojalność, bo byłeś już wtedy 3 lata u Leona, czy może... Z jedną przerwą. No. Z jednym sezonem przerwy. Mhm. Tak, bo jeden sezon mieliśmy przerwy, to odpoczęliśmy od siebie. Co zaważyło? Tak, chyba lojalność właśnie, bo no, takie miałem odczucie, jakbym poszedł do Nickiego, to bym Leonowi w nasz plecy wbił to, więc... A tego nie chciałem.
relacje Leona Nikiego chyba są takie profesjonalne, można powiedzieć, że to oni... Kiedyś, powiem ci, były bardzo dobre. Tak? Były bardzo dobre, bo nawet z Nikiem jeździliśmy czasem w Gdańsku właśnie na kolację czy na golf, ale później się to trochę zepsuło na finale mistrzostw Danii. A teraz tak już ustabilizowało się, już jakiś tam kontakt mają. Ale te relacje się zepsuły z powodu, że ta była jakaś sytuacja na torze, tak? No, a tam o co innego chodziło. Tam po prostu nie będę mówił. No dobra, to zostawmy to między Leonem a Nikiem, tak? Ale to czyli była taka duża znajomość, a teraz jest po prostu na zasadzie cześć, cześć, tak? No, rozmawiałem, w tej chwili rozmawiałem ze sobą oczywiście, ale to nie jest to, co było kiedyś. Zresztą on tego nie potrzebuje. Leon jakby trochę przejął pałeczkę po Nikim w reprezentacji Danii, bo wiemy, że oni tak naprawdę Niki teraz w reprezentacji praktycznie nie startuje, więc ale on wywalczył sobie miejsce w składzie u Hansa Nielsena, ale jeszcze dokończę ten wątek Nikiego. Jak właśnie tak widzisz Nikiego w tym parku maszyn, jego mechaników, to myślisz sobie, dobrze, że tam mnie nie ma, że przesadza? Kiedyś się do Tomka pojechaliśmy na finał indywidualnych mistrzostw Ekstraligi do Tornowa. I tak się tam do Tomka śmieje i Tomek, a Michał, co ty się śmiejesz, ty się jedną nogą byłeś tutaj, no ale nie jestem. Więc tak, to mogę się pośmiać czasem. Nik jest profesjonalista, ale jednak czasami chyba ponosi go za bardzo. No ale tak jest, on jak się przebierze w Kevlar, to tak jest, no po prostu on jest prywatnie bardzo fajny, a jak się przebierze w Kevlar już, no, to zmienia się. No. Ale nie udaje, to trzeba mu oddać, że on te swoje odczucia jakby pokazuje na zewnątrz, tak. I tu nie ma żadnej gry aktorskiej, tak. To jest okej. Okay. No i taki jeszcze jeden wątek, na przykład jaki mi się nasuwa teraz na myśl, to jesteś u Leona Madsena, jest reprezentacja Danii. Aha. Oczywiście ktoś, kto interesuje się żużlem, wie, że wy skupiacie się na współpracy z zawodnikiem, że to jest swój pracodawca i nie ma znaczenia, że rywalizujecie przeciwko na przykład reprezentacji Polski, no ale ktoś, kto mało się interesuje żużlem, sobie myśli, kurde, jak na przykład przychymnie, bo potem jak są zawody, to wiadomo, nie ma czasu na myślenie, nawet czasami nie wiecie, jaki jest wynik. A bardzo często. No właśnie, to żużlowcy nie wiedzą, a co dopiero... My też nie wiemy. A co dopiero mechanizm, ale na przykład ten taki... Nie wiemy, co się dzieje, bo nie mamy czasu, tak jak ja wciąż się... W czasie zawodów tak naprawdę oglądam biegi, w których Leon bierze udział i rzadko jest czas na oglądanie innych. Czyli biegi, punktacje Leona znasz, ale w biegu meczu... Znać nawet czasem Leona nie znam, tak? Punktacji. Po meczu, myślisz sobie, kurde, dobrze pojechał, a potem patrzysz w program 5 plus 1. No, czasem tam zerknę szybko na internecie. A, na internecie, no. Bo to naprawdę jest czasem nie myśli się o tym naprawdę. No, mamy tyle czasem pracy. Szybciutko bak no tak, często i do końca wiemy, jak jedziemy. To często znaczy, Leon w decydujący bieg jedzie na włókniarzu, no bieg 15, no to wtedy chyba już wiesz, jaki jest to oczywiście. Tak. Wtedy tak, no bo wiesz, głupio byłoby, jakby się okazało, że myślisz, że mecz wygrany, Leon komplet punktów, a tu okazuje się... Nie, no zawsze tam jak patrzę na Leona biegi, no to widzę mniej więcej, jaki jest wynik, tak, na tablicy wyników, ale... Tak, jakby nie patrzył na tablicę, to bym nie wiedział. A jak Leon na przykład jedzie na ostatniej pozycji, to tak sobie myślisz często w głowie, kurde, czy to jest wina sprzętu, czy może jednak... Nie, to zaraz pierwsza myśl, czego nam brakuje. No właśnie, tak sobie właśnie myślałem, że to... Pierwsza myśl, czego nam brakuje, co mamy źle z ustawieniami, że jedzie czwarty. No, że on zjedzie do parku maszyn i za chwilę powie, kurde, może jednak... Ale też czasem wynika sytuacja torowa z tego, tak? No bo czasem może mieć... Bardzo dobre ustawienia, ale sytuacja torowa wymusi na tym, że no, niestety jedzie czwarty. No, bo... Ferworze walki po prostu po sportowemu może przegrać, tak, prawda? To znaczy po sportowemu. No, zdarzy się sytuacja, że gdzieś go tam ktoś powiezie w poczu, no coś właśnie, tam. Już... Bo na szczęście rzadko się zdarza. Mimo by tak dalej było. No, ale tak czasem bywa, no. To jest sport. No właśnie, ciężko potem to nadrobić, ale ty jako mechanik już masz tak, taką myśl w głowie. Pierwsza myśl od razu jest w głowie, co mamy źle, cholera. To jest automat. To jeszcze tak dokończyć ten wątek, chcę dokończyć ten wątek reprezentacji. Czyli jak na przykład jest hymn polski, ty jesteś w teamie Danii, towarzyszy ci jakieś takie uczucie, czy kompletnie się od tego odcinasz? Staram się odcinać. Pracuję dla Danczyka. No dla mnie jest ważny jego wynik, tak? Tak to wygląda. Tak samo jak jest sytuacja
Bo wiemy, że wśród mechaników też jest taka solidarność. Przynajmniej ja tak z tego moich obserwacji wynika, że jak jest, jak są. No wiadomo, że nie pójdziesz do teamu drużyny rywala i nie pomożesz zawodnikowi drużyny rywala, bo po prostu nie wypada, nawet gdybyś chciał, to po prostu nie wypada. Nie ma takiej opcji. Ale zauważyłem, że wśród was mechaników jest taka solidarność, bo teamy z żużlowców, czy to zagranicznych, czy polskich, to są głównie Polacy, tak. Więc to też jest chyba fajne z waszej perspektywy, że właśnie ta solidarność mechaników jest. Jest. I to bardzo dużo. Mhm. Nawet bym powiedział większa niż zawodników. Tak? No powiem ci, że nie zaskoczyłeś mnie. Nie zaskoczyłeś mnie. No to to jest na pewno ciekawe, no bo jednak żużlowcy mogą się nie lubić, prawda? A mechanicy znaczy, tak? Oni się lubią, ale no, są rywalami na torze, no tak więc tutaj się nie dziwię. Mechanicy jednak to mechanicy, nieważne dla kogo się pracuje. A jeśli trzeba po... No to no, powiedzmy no, przykład reprezentacji czy drużyny, tak? No to jeden mechanik drugiemu pomoże zawsze, to nie ulega dyskusji. No. A jak na przykład Leon kogoś tam za kimś nie przepada, to sobie myślisz, kurde, pomóc temu mechanikowi? Nie, no jeśli na przykład to jest od nas z drużyny, to to jest nieistotne. Po prostu, no, jak trzeba pomóc, to się pomaga. Tak, drużyna jest najważniejsza. Dobrze, to będziemy powoli kończyć. Patrz, 21 minut już rozmawiamy. Tyle tematów już zdążyliśmy tak poruszyć. Rozmowa w miarę dynamiczna. To jeszcze na koniec chciałem zapytać, bo to mnie też zawsze ciekawiło, przebieg kilometrów. Jak myślisz, ile już tam tych kilometrów już masz zrobionych tym busem Leona Madsena? Pamiętam, kupiliśmy busa w 2013 roku. Pierwszy sezon przejechał 80 tysięcy kilometrów. 80 tysięcy kilometrów. No, ale to oczywiście sam nie jeździłem. Mhm. Teraz dużo mniej jeździmy. Wtedy jeździliśmy Szwecję, Danię i Polskę. To dużo jeździliśmy. Nawet jeszcze tam Grand Prix jeździliśmy kilka rund, tak? Teraz jeździmy naprawdę bardzo mało, bo jeździmy Polskę tak naprawdę tylko i tego Seka w tej chwili, czy w zeszłym roku tam Grand Prix. Więc tej jazdy jest dużo, dużo mniej na szczęście. W Szwecji nie jeździmy, w Danii także. Więc tych kilometrów uciekło dużo. Stan polskich dróg oceniasz bardzo dobrze. Możesz być ekspertem. No, zależy gdzie się jedzie. Ale on prowadzi samochód, jak z wami jedzie busem, czy on tam siedzi z tyłu i... Nie, czasem nie prowadzi oczywiście. Zależy jak mi się chce. A najdłuższa trasa, jaką je pokonałeś? Z punktu A do punktu B? Kojarzysz? To chyba ze Szwecji. Ze Szwecji, tak? No, kiedyś zresztą takie mieliśmy małe tournée. Mieliśmy w poniedziałek mieliśmy mecz w Sztokholmie, we wtorek w Wetlandzie, w środę w Danii, w czwartek mieliśmy mecz zaległy w Częstochowie, w Starnowym właśnie. Tak, w czwartek, w piątek mieliśmy trening w Daugavpils Grand Prix, sobotę Grand Prix w Daugavpils i w niedzielę mecz Tornowy. No to ładnie. 7000 km tydzień. I no to na zawodach tego zmęczenia chyba jeszcze nie odczuwasz, bo to puszcza cię dopiero w momencie, kiedy poza wodę. Ja jeszcze jakieś przeżyłem, ale mój kolega, który ze mną pracował, to już w Częstochowie już miał dosyć. Tak? No to taki... No jeszcze właśnie do Częstochowie jeszcze dojedę, chał do nas jeszcze. Jeden kolega z Tarnowa, który no, mi pojechał do Dalga, no, nie wyrobimy, nie ma szans, muszę kogoś jeszcze sobie dobrać, żeby pomóc, chociaż pomógł nam w kierowaniu. Tak? Mhm. No. Kończąc naszą rozmowę, w takim razie zapytam, jakie predyspozycje uważasz powinien mieć mechanik żużlowy, jakie cechy, żeby pasował? Ciężkie pytanie, musi to lubić przede wszystkim. Tak, to trzeba lubić, naprawdę, żeby się bawić w to, bo czasem jest naprawdę ciężko, bo tych zawodów nam się czasem zbiera, tak jak teraz mamy to odwoływane. No przede wszystkim trzeba to lubić. No, ale... Druga sprawa, no, nauczyć się można, tylko trzeba też mieć do tego predyspozycję. No na ogół jak ktoś jest mechanikiem, to wcześniej już miał jakąś styczność z żużla, bo chyba nie ma kogoś takiego, kto od razu był mechanikiem żużlowym, nie mając wcześniej styczności. No ogólnie żużel to jest takie środowisko hermetyczne. Nie dopuszcza takich za bardzo ludzi z zewnątrz. Tak więc wszyscy, którzy są w żużlu, to są ze środowiska tak naprawdę. Albo jeśli są osoby, które nie są ze środowiska, no to są ściągnięte tak naprawdę przez kogoś, tak, ze środka, czyli tak jak u nas w naszym przypadku Przemek, że za mnie został ściągnięty. No, już go tam wcześniej znałem i go wciągnąłem do Leona.
Dobra, ostatnie pytanie. Leon Madsen kończy karierę, powiedzmy za kilka lat. To jest tak, że robisz sobie na przykład przerwę, czy od razu masz propozycję od innego żużlowca i... A tak za kilka lat to nie skończy kariery. No, tak wiesz, rzuciłem, hipotetycznie. No nie, jak skończy karierę, to tam mamy jakieś plany dalej się bawić razem. Z Leonem, tak? Tak. Mhm. No, taki mam plan z nim razem właśnie, że coś tam będziemy się bawić razem. Po zakończeniu kariery, ale jak będzie, to zobaczymy. Ale w Speedway, czy zupełnie nie, inna działka? Już, no bo Leon powiedział, że pójdzie do z tego co wiem, to tam historii. Lotnictwo pasjonuje Leona, tak, chciałby być pilotem, tak. Chodzi, że go co-pilot. Nie, drugi pilot. To właśnie będzie drugi pilotem. Nie, jakiś tam ma pomysł na biznes i później mamy się coś tam bawić, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. No. Ale nie wykluczasz, że możesz zostać przy Speedwayu, prawda? No, stary będę. Gdzie tam stare doświadczenie? To jest, będziesz właśnie, doświadczenie, to będziesz wiesz, mentorem. Wiekiem później brakuje chęci już na zwierzę. Dobra, kończymy, bo nawet już mam, widzę, że czas powoli nam ucieka. Także jeszcze raz dziękuję Ci, Michał, dziękuję za bardzo. Rozmowę. Fajnie, że tutaj Michał się zgodził, bo to też dla kibiców, dla Was, dla mnie też fajna sprawa, że mogliśmy się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. I no i cóż, no i powodzenia w sezonie, prawda? Bo ten sezon, mimo że mamy koniec lipca, to tak naprawdę się powoli dopiero rozkręca. Nie dziękuję. Nie dziękuję. Także dzięki. Dzięki. Spełniliśmy tutaj wymogi sanitarne. Maseczka, dystans taki no w miarę okej. Także dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia.